Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Agata Witkowska, Instytut Verba Veritatis. Witamy dzisiaj w studio podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pana ministra Marcina Rymanowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękujemy, że znalazł pan dla nas czas. A tematem naszego dzisiejszego spotkania chciałabym, żeby był Fundusz Sprawiedliwości i Prawo Przyjazne Dzieciom. Panie ministrze, Fundusz do 2017 roku to był Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Zgadza się. I fundusz funkcjonuje od 2012 roku. Tutaj aktualny resort zmienia trochę ten fundusz i w 2017 roku, nie mylę się, tak jest. Tak, zmienia się nazwa na Fundusz Sprawiedliwości. I zachodzą pewne zmiany, zwiększa się katalog tego funduszu. Czy mógłby Pan nam o tym opowiedzieć? Tak, rzeczywiście, początkowo fundusz miał takie dwa, obecnie ma trzy zasadnicze cele. Pomoc, pomoc postpenitencjarna to ten pierwszy, może najmniej znany, ale, ale bardzo ważny, bo to jest. Obszar, w którym pomagamy osobom osadzonym, które, osobom skazanym, które opuszczają zakład karny, opuszczają więzienie czy, czy areszt i, i potrzebują wsparcia. Potrzebują wsparcia po to, żeby wrócić do społeczeństwa. Potrzebują często mieszkania przejściowego, wsparcia psychologicznego, może jakiegoś szkolenia zawodowego, wsparcia materialnego, bo często nie mają gdzie wrócić. To jest bardzo ważne również z punktu widzenia prewencji. Bo, bo oczywiście kwestia powrotności do przestępstwa jest, jest naszą bolączką, jak zresztą w każdym systemie prawnym jest ważne, żeby takie osoby starać się przywrócić społeczeństwo tworząc im takie przejściowe warunki. Mamy takie ośrodki prowadzone przez różnego rodzaju organizacje pozarządowe, które zajmują się w, w, swoich, w swoich działaniach, właśnie osobami, które opuszczają zakłady karne. To bardzo trudne, bardzo wymagające. I bardzo potrzebny obszar działania, czyli to jest ten pierwszy filar. Drugi to jest przeciwdziałanie przestępczości. To jest właśnie coś, co dodaliśmy w 2016-2017 roku. To wynika z przekonania, że nie wystarczy leczyć chorobę, leczyć jej skutki, ale trzeba przeciwdziałać. To jest w naszej ocenie fundamentalne i dlatego zdecydowaliśmy się na to, żeby dodać ten obszar działania. I tutaj mamy różnego rodzaju e, projekty, y, y, różnego typu projekty o charakterze informacyjnym. Y, ważne jest informowanie o, y, o, y, o y, tym, jak uniknąć y, bycia ofiarą przestępstw, przykładowo y, skierowane do seniorów. Y, przed pandemią mieliśmy akurat dużą akcję dotyczącą właśnie tak zwanych kradzieży na wnuczka czy kradzieży na policjanta. Do młodzieży bardzo dużo projektów ukierunkowanych właśnie czy to na tę młodzież już, która gdzieś tam miała konflikt z prawem i ma kontakt z, z mowami czy, czy z mosami, ale generalnie też na młodzież w ogóle, aby, aby uświadamiać ich o różnego rodzaju zagrożeniach, czy to w sieci, czy tych zagrożeniach realnych, czy zagrożeniach związanych z narkotykami. Również prewencja przestępczości drogowej, no, o tym jak. Jak ważne jest, żeby być widocznym na drodze. Mieliśmy właśnie taką bardzo dużą akcję kamizelkową, nazwijmy to, to największa w Europie. Patrzyliśmy później, też przygotowując się, widzieliśmy, że że tylko Brytyjczycy próbowali zrobić podobną akcję i nie wyszła nam na szczęście tak, więc wszystkie dzieciaki w wszystkich szkołach publicznych otrzymały kamizelki, towarzyszyła też temu akcja informacyjna. To, to wszystko miało służyć i, i, i służy właśnie prewencji, przeciwdziałaniu przestępczości. I trzeci obszar, trzeci filar, ten, który jest najbardziej znany i najbardziej podstawowy i na który Przykładamy, do którego przykładamy największą wagę, to jest właśnie pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Czyli tutaj mamy zarówno sieć pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w praktycznie w każdym powiecie, mamy miejsce, gdzie ktoś, kto stał się ofiarą przestępstwa, może się zgłosić po pomoc różnego typu prawną, materialną, psychologiczną, też dofinansowanie do leków czy środków medycznych nierefundowanych. Może też w przypadku, gdy, gdy mamy do czynienia na przykład z niepełnosprawnością jako skutkiem, na przykład w wypadku komunikacyjnego, to możemy pomóc w dostosowaniu mieszkania dla osoby właśnie ze szczególnymi potrzebami. Więc ta pomoc jest kompleksowa, wieloraka i odformalizowana i natychmiastowa. Chcemy być jak najszybciej do dyspozycji, zanim wejdą inne, inne obszary działania. Przykładowo ostatnio w... Znana sprawa na Podkarpaciu. Dziesiątka dzieciaków z Izdebek, która, która znalazła się w domu pomocy społecznej prowadzonej przez, prowadzonym przez, przez siostry. Okazało się, że jest spór kompetencyjny, kto ma opłacać koszty pobytu tych, tych dzieciaków. No i właśnie jak tylko się dowiedzieliśmy, to po paru dniach już była decyzja, że, że przejmujemy na siebie właśnie to wszystko, co jest możliwe. Myślę, że, że to była znacząca pomoc. Na szczęście, też dość szybko udało się te e, kwestie prawne uregulować, i teraz już nie ma wątpliwości, ale nadal pomagamy, ale to, to jest właśnie przykład tego, że w tym momencie, kiedy, kiedy tej pomocy nie było znikąd, Fundusz Sprawiedliwości, pomoc pokrzywdzonym, dzięki temu, że, że ona oczywiście m, musi spełniać pewne. M, Wymogi formalne dana osoba, żeby pomoc otrzymać, to jest jasne, ale, ale one nie są tak sformalizowane. Nasze osoby pierwszego kontaktu mają właśnie bezpośredni kontakt z tymi osobami pokrzywdzonymi, czy ich opiekunami, że, że można bardzo szybką tę pomoc udzielić. To jest ważne w przypadku osób pokrzywdzonych. Przepraszam, więc to są te że, przerwę. Trzy obszary. Przepraszam że przerwę. Czy... Yy... Te, czy taką pomoc można dotrzyma, otrzymać jako osoba prywatna bezpośrednio z Funduszu Sprawiedliwości? Czy ścieżka jest taka, że najpierw muszę trafić do fundacji, czy, czy dzieje się to właśnie za pośrednictwem fundacji, czy jakichś innych organizacji pozarządowych? Tutaj mamy model taki, że stworzyliśmy sieć, podzieliliśmy kraj na 60 takich okręgów. Na każdy okręg ogłaszaliśmy w 2018, na początku 2019 roku, konkursy dla organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, przede wszystkim, które właśnie składały ofertę na prowadzenie tych, tych punktów. Jednego takiego, nazwijmy to e, regionalnego i punktów e, lokalnych, tak żeby Wszystkie powiaty z pewnym naddatkiem obstawić, można by powiedzieć, tymi punktami, i tę pomoc bezpośrednio świadczą organizacje pozarządowe, które otrzymują od nas dotacje właśnie w takim programie trzyletnim. Co też jest ważne dla, dla organizacji pozarządowych, że nie jest tak, jak było kiedyś, że co roku się ogłasza konkursy, mhm. często we wcześniejszych czasach. One nie były tak kompleksowe, nie było też zgrania w czasie, więc był moment, kiedy jeszcze roz, konkurs nie był rozstrzygnięty, a pomoc przecież musi być świadczona ciągle, więc były takie luki. Myślę, że, że ten system, który opracowaliśmy, taki kompleksowy, wieloletni, trzyletni, jest znacznie bardziej efektywny i z punktu widzenia samych organizacji, do których zgłaszają się właśnie osoby pokrzywdzone, jak i też. No, przede wszystkim z punktu widzenia osób pokrzywdzonych, które mają tę perspektywę, że, że pomoc się nie urwie po dwóch czy trzech miesiącach, tylko że ona może być świadczona w dłuższym okresie czasu. A to jest ważne, bo, bo bardzo często np. w przypadku pomocy psychologicznej czy, czy prawnej no, ona jest potrzebna, żeby była świadczona w dłuższym okresie czasu. Mhm. No i jeszcze mamy w 2018 roku Wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości dostały Ochotnicze Straże Pożarne. I to jest takie, taka sprawa, która budzi wiele pytań, bo skąd Fundusz Sprawiedliwości i Ochotnicze Straże Pożarne? Dlaczego podjęliście takie decyzje, Państwo, żeby jednak z Funduszu Sprawiedliwości wsparcie trafiło do Ochotniczych Straży Pożarnych? Zacznę od anegdoty, jeśli można. Niedawno, właśnie, ktoś mnie zapytał, jaką, co uważam za największe takie prawnicze osiągnięcie, to tak trochę przewrotnie powiedziałem, że właśnie ten program. Bo pamiętam taką rozmowę z kolegą, który, który przez wiele lat pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości. Bardzo dobry prawnik, wspaniały specjalista, i to dlatego to mówię, bo w jego ustach to brzmiało szczególnie znamiennie. Tak, tak, któregoś wieczora, już tacy zmęczeni w pracy, on tak mówi do mnie: Wiesz, Marcin, tak sobie. Myślę, że te projekty, które tworzymy, kodeks karny, kodeks postępowania karnego to są fajne rzeczy, ale tak... Jak sobie pomyślę na koniec dnia, to to, co będziemy najlepiej wspominać, to właśnie to, że, że udało się właśnie tego typu program zrealizować, bo to jest pewna konkretna, wymierna pomoc dla konkretnych osób, które poświęcają swój czas e, w sposób bezinteresowny po to, żeby nieść pomoc innym I, e, i to, że przekazujemy im właśnie tę realną, konkretną pomoc, jest czymś wyjątkowo wartościowym. A uzasadnienie takie już nazwijmy to nieemocjonalne, tylko, e, tylko E, prawne związane z funduszem jest właśnie takie, że to jest program, który rzeczywiście rozpoczęliśmy w zasadzie pod koniec 2017 roku był pilotaż. W 2018 był już taki e, tak. pełen, e, pełen nabór, taki największy. E, program oczywiście nadal e, trwa. E, to jest to związane właśnie z tym filarem pomocy osobom pokrzywdzonym, bo rzeczywiście e, e, dużo osób pokrzywdzonych jest pokrzywdzonych właśnie w wypadkach komunikacyjnych. I e, jest z, z kolei też tak, szczególnie w, na prowincji, tak to nazwijmy, prawda, w mniejszych miejscowościach. E, sam pochodzę z małej miejscowości, więc wiem, jak to, jak to funkcjonuje, gdzie strażacy, ochotnicy, oni bardzo często w dwóch, trzecich przypadkach jako pierwsi są na miejscu wypadku. No, niedalej jak w ten weekend widziałem nożyce którymi dysponowali akurat ochotnicy które były naprawdę już bardzo mm, przestarzałe, tak bym powiedział I, i właśnie to jest ważne, żeby ci, którzy są pierwsi na miejscu wypadku komunikacyjnego, gdzie liczy się czas, gdzie zanim do, dojedzie karetka pogotowia z miasta powiatowego czy wojewódzkiego mija czasami 30 minut, zanim dojedzie straż państwowa mija kolejne 30 minut, w tym czasie Liczą się minuty i ten sprzęt do ratowania życia, zdrowia, żeby wydobyć osobę pokrzywdzoną, żeby rozciąć na przykład ten samochód, żeby tam w ogóle dojechać, bo ochotnicy bo też czasami opowiadają, że, że aż z jednej strony czasami wstyd jechać danym samochodem 40-letnim, a często. On odmawia posłuszeństwa w trakcie akcji, prawda? A tutaj chodzi o minuty, o życie, o zdrowie i, i, i już tak skracając, kończąc ten, ten wątek, powiem tak. No, jest naprawdę uważam konieczne, żeby właśnie osoby, które poświęcają czas, są do dyspozycji, w sposób bezinteresowny, żeby oni mieli do dyspozycji sprzęt ratujący życie, zdrowie, który pomaga im ratować życie i zdrowie ofiar wypadków komunikacyjnych. I stąd właśnie ten, ten program. Na koniec tylko jeszcze dodam, że większość środków, bo środki z Funduszu Sprawiedliwości pochodzą bezpośrednio od przestępców. Mhm. To, nie jest, to nie jest z naszych podatków. To są kary, to są pieniężne, to są nawiązki, to jest też odsetek z wynagrodzeń z programu pracy dla więźniów. A te nawiązki kary pieniężne w dużej mierze pochodzą od pijanych kierowców. Więc tym bardziej jest takie bardzo sprawiedliwe, że ofiary wypadków z kolei komunikacyjnych, czyli ofiary tych, którzy, którzy płacą na ten fundusz, jednocześnie najbardziej z niego, czy w dużej mierze z niego korzystają. A jeszcze wracając do pomocy postpenitencjarnej. Bo to też jest temat, który budzi wiele emocji i opinia publiczna zazwyczaj jest na nie. Dlaczego mamy wspierać więźniów? I tak właśnie chciałam zapytać: dlaczego my, jako państwo, powinniśmy wspierać więźniów, wspierać osoby, które opuszczają jednostki penitencjarne? Po co? Cóż, myślę, że osoby, które odpokotowały już swoje winy, odsiedziały swoje, tak mówiąc nieco kolokwialnie, mogą liczyć na, na naszą pomoc. Myślę, że to jest też takie nie tylko sprawiedliwe, ale też jest to taki wymiar, wymiar miłosierdzia, wymiar współczucia. Myślę, że też takie wymiar, wymiar, wymiar tego chrześcijańskiego miłosierdzia tutaj też jest oczywiście jest ważny. Mówię o tym dlatego, że często właśnie instytucje kościelne są, są tymi instytucjami, które, które zajmują się resocjalizacją, wsparciem osób zarówno osadzonych w zakładzie karnym, jak i tych, którzy opuszczają ten zakład karny. Bo to, bo to są osoby, ja nie chcę oczywiście tutaj banalizować czy usprawiedliwiać się okolicznościami przestępstwa, ale, przestępstw, ale uważam, że, że takim osobom należy się pomoc na dłoń. Oczywiście, jeżeli się po nią zwrócą, bo wiele osób nie jest tym zainteresowanym, albo sami sobie radzą, albo, albo po prostu wracają do, do swojej kryminalnej przeszłości. Natomiast jest wiele osób, które jednak poprawia się w zakładach karnych. To nie jest tak, że że resocjalizacja nie istnieje. Myślę, że przez pracę, właśnie program Praca dla więźniów jest również dlatego ważny, to się dokonuje. I tak jak znam wiele historii związanych z tym, jak udaje się pomóc wielu osobom, czy to wspierając straże pożarne, czy, czy wspierając przez ośrodki pomocy pokrzywdzonym osoby pokrzywdzone przestępstwem, tak też znam wiele historii osób, które właśnie przez to, że ktoś im pomógł, po wyjściu z zakładu karnego wyszły na prostą, uporządkowały swoje życie, założyły rodzinę czy odnowiły relacje z rodziną i są teraz pełnowartościowymi obywatelami. Przepraszam, że tak mówię. Pełnowartościowymi, ale to jest ważne, żeby, 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 żeby te osoby przywracać do, do społeczeństwa. Nie zawsze jest to możliwe, ale, ale tam, gdzie jest to możliwe, uważam, że powinniśmy dołożyć wszelkich starań, bo to jest i przeciwdziałanie przestępczości, ci ludzie nie wracają do środowiska przestępczego. To jest też ważne dla gospodarki, bo, bo, bo ci ludzie nie są, można powiedzieć, obciążeniem, czy nie są bezproduktywni, tylko e, pracują na, na swoją rzecz i na rzecz społeczeństwa. I to jest tak w takim ludzkim też, też sensie to, że, że wiele osób po prostu prostuje swoje, swoje życie. A, A jeszcze na koniec, tylko tak. dodam też finansowo, że przecież 7% wynagrodzenia z pracy dla więźniów właśnie jest przeznaczanych na Fundusz Sprawiedliwości na pomoc postpenitencjarną, więc w pewnym sensie można powiedzieć, że to nie my, no nie w pewnym, tylko w pełnym tego słowa znaczeniu możemy powiedzieć, że to nie podatnicy utrzymują ośrodki pomocy postpenitencjarnej, tylko sami więźniowie. To brzmi dobrze. <głos> <głos> brzmi dobrze. Ym, czy Każda fundacja może się ubiegać o pomoc z funduszu, czy to jest tak, że są jakieś grupy fundacji, czy ona musi być odpowiednio duża, czy, czy są jakieś takie wytyczne, które... Na przykład chodzi mi o to, czy małe lokalne fundacje, czy one też mogą liczyć na wsparcie funduszu, takie, które mają niewielkie obroty, jakby z zupełnie nie wiem, 20, 30, 50 tysięcy rocznie, czy, czy raczej fundusz jest kierowany do organizacji, które działają na szeroką skalę całego kraju? Jeżeli chodzi o pomoc osobom pokrzywdzonym, to to. Ja powiem tak, proszę nie traktować tego tak w tym momencie w sposób kategoryczny, bo, bo nie ma w tym momencie konkursu, ale ja osobiście uważam, że, że właśnie takie lokalne organizacje, tak jak powiedziałem, mamy 60 takich okręgów. W związku z tym to, to jest kilka, kilka powiatów. Takie małe organizacje w mojej ocenie są znacznie bardziej wartościowe niż takie duże, czasami sieciowe organizacje, które się gdzieś tam wykształcają w systemie pomocy prawnej na przykład czy, czy poradnictwa obywatelskiego, bo one są blisko ludzi, znają te relacje i, i, i mają wręcz ogląd, mają obraz kryminologiczny wręcz, wręcz tych obszarów, gdzie, gdzie działają. Jeżeli chodzi o przeciwdziałanie, to, to, to jest różnie też. Fundusz nie jest jakąś wielką organizacją. My organizujemy konkursy, Teraz organizowaliśmy bardziej już związane z prewencją przestępczości. Były to rzeczywiście bardziej konkursy ogólnopolskie, bo nie stać nas niestety na to, żeby, żeby inwestować środki na duże projekty czy szeroko zakrojone, tak, żeby one były dostępne dla bardzo dużej ilości organizacji. Więc rzeczywiście w ostatnich dwóch latach, jeżeli robiliśmy konkursy, to rzeczywiście one były bardziej ukierunkowane na takie projekty ogólnopolskie, no, trochę brak zasobów też organizacyjnych po stronie funduszu, żeby potem prowadzić, kontrolować te, taką dużą ilość, ilość projektów. Co jest ważne, jeśli mogę dodać, to doświadczenie. Doświadczenie może nie tylko, czy nie tyle samej organizacji, bo, bo, bo w dzisiejszych czasach nie jest trudno przecież powołać dobrą organizację od początku, tylko doświadczenie ludzi. To, co jest ważne, to to, żeby osoby, które są zaangażowane w, w konkursowy projekt, rzeczywiście dawały ten rękojmie, że że projekt będzie bardzo dobrze zrobiony. Nie wiem, czy pan minister będzie mógł odpowiedzieć na moje następne pytanie. Yy, czy to nie będzie faworyzowanie, ale zapytam, czy jest yy, jakiś projekt, właśnie taki lokalny, yy, może. Yy, Mniejszej może organizacji, ale taki ciekawy, który, o którym powinniśmy usłyszeć. Ale też właśnie boję się tego faworyzowania, żeby nie było, że tutaj ministerstwo ma swoje ulubione fundacje i ulubione projekty. Ale czy, czy, czy coś takiego jest, że. Chodzi mi o to, żeby docenić tutaj właśnie tak, jakąś tak, organizację tak. i powiedzieć, mali, ale jakby są od lat, czy dobrze wykonują swoje dzieło i na przykład im możemy ufać i, i, i warto o nich wspomnieć. Może rzeczywiście nie powinienem takich rzeczy mówić, bo, bo jednak to by było faworyzowanie, faryzo, ale jest wiele naprawdę takich, takich projektów. Myślę teraz szczególnie o pomocy pokrzywdzonym, gdzie, gdzie jest wiele. Mogę powiedzieć u siebie, prawda? W województwie lubelskim mamy trzy organizacje, które, które obejmują swoim za, zakresem, województwo lubelskie pomoc pokrzywdzonym i każda z nich ma trochę inny profil, jest ukierunkowana może trochę na, na innych odbiorców, ale każda z nich robi niesamowitą robotę i. Aż miło spotkać się, posłuchać jak, jak osoby właśnie prowadzące organizacje, czy bezpośrednio zaangażowane w tę w pomoc. Opowiadają właśnie o jakiś. Oczywiście w sposób dyskretny, ale, ale, ale często o konkretnych przypadkach. Cóż jeszcze, no, na przykład mamy taką organizację w Łodzi Subvenio, która prowadzi. Co prawda ogólnopolski, no ale jednak zlokalizowany w łodzi ośrodek, który może jest mniej znany z tych takich wyspecjalizowanych, może budzik klinika dla dorosłych jest najbardziej no tak. znany, ale oni z kolei na przykład prowadzą. Coś bardzo konkretnego, mianowicie pomoc organizują i prowadzą pomoc rehabilitacyjną dla ofiar wypadków komunikacyjnych. Prawda? To też jest taka praca, można by powiedzieć, mało spektakularna, mm -hmm. ale, ale bardzo, bardzo potrzebna, bo, bo to jest rzeczywiście obszar, który, który jest bardzo ważny, żeby, żeby tam, tam pomagać. No, budzik jest znany, więc nie ma sensu tak. tutaj. No tam ten sukces odpowiadać. mierzy się inną miarą zupełnie, prawda? W takich tak. klinikach jak Budzik, to tego typu nie, czy w takich przypadkach nie. Sukces, on jest inny. On często trwa. Oczekiwanie na ten sukces często jest wieloletnie, ale. No, przestać tego robić nie można, prawda, to nie mierzy się sukcesów w taki sposób, na ile to jest wydajne, ta pomoc codzienna jest taka niespektakularna, ale niezwykle potrzebna. Jeden z zaprzyjaźnionych burmistrzów mi opowiadał właśnie, e, opowiadał właśnie, że, 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 że jak świetnie u niego działa ośrodek, mówi, że patrzy czasami z zazdrością, że akurat ośrodek jest w urzędzie, urzędzie miasta, że myśli, że to ludzie czekają do niego, tak, a to czekają właśnie do, do ośrodka i tak w żart tak Cieszę się, że, że rzeczywiście mieszkańcy dotrzyma, otrzymują tę pomoc i to jest, myślę, miara tego sukcesu. Mm -hmm. Panie ministrze, i kolejne takie, mm -hmm. może pytanie trudne, ale kontrowersje w przypadku udzielania dotacji z Funduszu Sprawiedliwości dla Ojca Ryzyka. To też jest taki temat, który media często podejmują: krytykują resort za te dofinansowania. Czy moglibyśmy prosić o słowo komentarza? Cóż, dla nas ważne są kryteria obiektywne, a nie subiektywne. I powiem tak, jeszcze pamiętam 2015-16 rok, gdzie, gdzie był niesamowity atak, czy to na fundusz, ale też na różnego rodzaju e, działania. Pamiętam, jak zrezygnowaliśmy z prenumeraty gazety wyborczej, z finansowania prenumeraty gazety wyborczej dla, dla, dla sądów przykładowo, też był. Wrzask oburzenia, bo to są środowiska te lewicowe, lewackie, które uważają, że są właścicielami Polski, że tutaj nikt inny nie ma prawa otrzymywać wsparcia, wpływać czy decydować na rzeczywistość. Oni mają monopol naprawdę na, na dobro i wszystko, co jest sprzeczne z ich paradygmatem, jest po prostu absolutnie niedopuszczalne. I dla mnie ta krytyka jest właśnie. Przejawem takiego podejścia. Dla nas nie jest ważne, czy ktoś jest księdzem, zakonnikiem, czy osobą świecką. Dla nas nie jest ważne, czy ta organizacja ma rys chrześcijański, czy, czy judaistyczny, czy świecki w ogóle. Dla nas ważne jest to, żeby ta organizacja spełniała po prostu standardy, żeby gwarantowała to, żeby, że projekty będą realizowane. Poprawnie, dobrze, a akurat Fundacja Lux Veritatis, bo zdaje się, że tutaj o to jest ta, Tak, to jest ta organizacja, która, która otrzymuje środki. Mogę to powiedzieć z pełną satysfakcją i odpowiedzialnością. Należy do w naszym portfolio organizacji, które z nami współpracują, które otrzymują środki do lepiej zorganizowanych, jeżeli nie najlepiej. No, nie muszę ukrywać, że była przedmiotem zainteresowania kontroli ze strony Najwyższej Izby Kontroli. Myślę, że Wnioski pokontrolne pokazują też same za siebie, że wszystko działa dobrze. Projekt jest, produkty są dowożone, jak to się mówi, z naddatkiem, więc ja jestem bardzo, bardzo zadowolony z tej współpracy, a na przykład współpracujemy tam w projektach, które mają na celu walkę z chrystianofobią czy z polonofobią, więc myślę, że akurat to środowisko, jak żadne inne, jest kompetentne do tego, żeby właśnie tego, projekt, tego typu projekty prowadzić. I żaden jazgot środowisk lewicowych nie będzie tutaj dla nas przeszkodą, żeby, żeby robić to, co do nas należy. Mhm. Czy te projekty. Czy, czy pomysły wprowadzenia, dofinansowania projektów właśnie chroniących chrześcijan czy dyskryminację chrześcijan, one były podyktowane też tą rosnącą e, falą e, i rozgłosem e, wywołanym działaniami środowisk LGBT? Czy jakby to jest taka równowaga, czy... E... Tak, to znaczy powiem ze smutkiem, że niestety mieliśmy rację, tak, że że te konkursy, które były ukierunkowane, konkurs, który był ukierunkowany właśnie na walkę z chrystianofobią i polonofobią, był jakby z jednej strony. Hmm, Efektem ataków na Polskę od 2015 roku, które mają miejsce i jakby diagnozą, że, że brakuje odporu, brakuje instytucji pozarządowych, organizacji, które, które miałyby środki, żeby skutecznie się temu przeciwdziałać. Też z tym, co widzieliśmy, co się działo i za granicą. Mówię tutaj o tym, że, że chrześcijanie na świecie są tą grupą, która jest najbardziej prześladowana, ale też właśnie o tym, o czym mówi pani. Redaktor, czyli o tym, że rzeczywiście ten y, y, atak, ta presja, agresja wręcz ideologiczna ze strony y, ideologów LGBT, gender, właśnie y, y, ty, tego typu organizacji była bardzo, bardzo mocna. I to rzeczywiście było dla nas asumptem do tego, żeby y, zacząć wspierać tego typu działania, organizacje, bo, bo dla nas ważne jest to, że, że to nie jest tylko działanie państwa. Y, pierwszej, drugiej czy nie zawsze skutecznie niestety trzeciej władzy, ale przede wszystkim, żeby, żeby to społeczeństwo, ludzie oddolnie angażowali się i do tego są też potrzebne środki, kompetencje, kompetencje organizacyjne i chcieliśmy właśnie ten nurt wzmocnić. Niestety okazało się i to pokazał szczególnie zeszły rok, że to było bardzo, bardzo potrzebne, szczególnie jeżeli chodzi o chrystianofobię, bo ten wściekły atak na, na kościoły, który miał miejsce w zeszłym roku, był czymś wyjątkowo brutalnym, I, i powiem tak, no i opatrznościowo można by rzec, te organizacje, które wcześniej otrzymały od nas środki, myślę, że też się nie spodziewały, że będą musiały podejmować takie działania interwencyjne, jak pomagały, ale właśnie okazały się bardzo potrzebne, bo, bo to czy właśnie te porady, Prawne to wsparcie takie kompetencyjne, właśnie e, Lux Veritatis, czy Fidei Defensor, który bardzo aktywnie wspierał osoby broniące kościołów, pomagał w, w organizacji pomocy prawnej, w edukacji, właśnie jak przeciwstawiać się tym, tym przestępstwom przeciwko wolności religijnej. To wszystko wtedy było bardzo, bardzo potrzebne i cieszę się, że, że te organizacje stanęły na wysokości zadania, czy ośrodek monitorowania wolności religijnej, też inna organizacja Torunia, która monitorowała właśnie na bieżąco, e, agresję z kolei w mediach, też obserwują co się dzieje w innych krajach, więc można tutaj się wymieniać doświadczeniami, e, też udziela, udzielali pomocy prawnej e, organizacjom właśnie związanym z Kościołem, więc to wszystko jakby zaowocowało tym, że myślę, że, że ten ruch społeczny, który był takim ruchem przeciwstawiającym się temu nurtowi przestępczemu, no, mógł być sprawny i, i zadziałać. Żyjąc w takim kraju, w jakim żyjemy, większość osób w naszym kraju to chrześcijanie, więc my nie odczuwamy tego i nie mamy świadomości, że najbardziej prześladowaną grupą na świecie właśnie są chrześcijanie, że nie ma drugiej takiej grupie tak prześladowanej. I jeszcze chciałabym przejść do takich rzeczy, które niedawno się wydarzyły, czyli Zapowiedzi zmian, i mam tu na myśli prawo przyjazne dzieciom. Poprosiłabym też o komentarz, i chciałam zapytać, czy realizacja tych, tych planów, które tego prawa, wprowadzenia zmian, będzie miała związek z Funduszem Sprawiedliwości? Znowu nie wiem, czy pan minister może już na to odpowiedzieć, jakby czy, czy to będzie połączone, czy to jest. Też będzie jakby część zadań należąca do Funduszu Sprawiedliwości. W bardzo niewielkim zakresie to jest jednak odrębne zagadnienie, chociaż bardzo mocno związane też z pomocą pokrzywdzonym, w tym wypadku pomocą dzieciom. Taką główną ideą tego projektu to jest to, żeby Prawo było przyjazne dzieciom, żeby dzieci, które są pokrzywdzone przestępstwem i w konsekwencji są świadkami w procesie karnym, po to, żeby tych przestępców doprowadzić do odpowiedzialności, czuły się bezpiecznie w procedurach karnych, bo dziecko ma też szczególne potrzeby emocjonalne, związane z, też z rozwojem osobowo, osobowym, z wiedzą, którą dysponuje, inną przecież niż, niż do, dorośli i, i jest wiele strachu, jest wiele lęku, wiele niepewności po stronie dzieci, ale rodziców również, a może też przede wszystkim rodziców. Czy jak moje dziecko będzie zeznawać w procesie przeciwko temu e, sprawcy, to czy będzie dobrze potraktowane, czy będzie czuło się bezpiecznie, czy będzie po prostu bezpieczne, jak to wszystko będzie wyglądać, jakie prawa mi przysługują, co mogę zrobić na danym etapie. To wszystko są pytania, z którymi widzimy, że osoby, całe rodziny, rodzina pokrzywdzona, bo, bo pokrzywdzenie dotyka w konsekwencji całej rodziny. E, się borykają też z badań nam wyszło, że, że przedstawiciele ustawowi właśnie dzieci, rodzice zazwyczaj no nie wykazują takiej aktywności wystarczającej w naszej ocenie, szczególnie na początkowym etapie postępowania, jak to jest w prokuraturze, bo po prostu nie wiedzą, nie mają świadomości. Pierwszy raz się często przecież stykają z sytuacją procesu karnego. Myślę, że nawet dorosły właśnie jak nagle musi zeznawać w prokuraturze jako świadek, czy czy przed sądem czuje niepewność i, i, i potrzebuje jakiegoś wsparcia, tym bardziej dzieci. I właśnie chodzi o to, że, że takim pierwszym elementem, który, który proponujemy, to jest właśnie to, żeby w sytuacji, kiedy dziecko jest pokrzywdzone przestępstwem na tle seksualnym, żeby otrzymało pełnomocnika z urzędu, czyli opłacanego przez państwo, niezależnie od stanu majątkowego rodziny. Bo to jest po to, żeby takie dziecko miało... Profesjonalnego i wyspecjalizowanego, co, o czym zaraz powiem, jest bardzo ważne, pełnomocnika, który będzie wsłuchał jego potrzeb, będzie dbał właśnie o to, żeby one były realizowane w procesie karnym od samego początku, bo wtedy rzeczy dzieją się najważniejsze, prawda? Żeby nie trzeba było potem, jak rodzice się zorientują, że rzeczywiście potrzebny jest prawnik, zanim go dostaną, postarają się o odpowiedniego, to, to minie już sporo czasu. A chodzi o to, żeby to było z urzędu i żeby to byli też prawnicy, Chcemy, żeby wspólnie z radcami, adwokatami stworzyć takie listy adwokatów, radców, którzy mają doświadczenie i są wyspecjalizowani właśnie w pracy z dzieckiem krzywdzonym. Mają wieloletnie doświadczenie albo przejdą odpowiednie szkolenia, które jakby dadzą im i wiedzę, i pewne kompetencje, umiejętności, jak Rozmawiać z dzieckiem, jak nawiązywać z nim relacje, psychologię dziecka, też psychologię osoby pokrzywdzonej, rodziny osoby pokrzywdzonej, jak komunikować się z dzieckiem. Więc, więc jest ważne, żeby szczególnie w tego typu przestępstwach dziecko, cała rodzina miała doświadczonego, wyspecjalizowanego prawnika, który będzie. Będzie takim ich opiekunem i wsparciem przez cały proces, od samego początku do końca. Drugi obszar, ważny również, już, skoro już mówimy o, o szkoleniach, to też szkolenia sędziów. Oczywiście, nasi sędziowie, sędziowie karni z wydziałów karnych, bo to oni przesłuchują dzieci w przyjaznych pokojach przesłuchań, no, mają spore doświadczenie, ale też wiemy, że nie zawsze jest tak, jak powinno być. Zdarza się czasami, że no, niewłaściwie dzieci są przesłuchiwane w niewłaściwym miejscu właśnie na sali rozpraw, a nie w bezpiecznym, przyjaznym pokoju przesłuchań. A powinni może być, właśnie tam też sposób przesłuchania jest nieadekwatny do, do wieku dziecka. To wszystko wymaga znowu szkoleń i oprócz takiego ogólnego obowiązku sędziego do tego żeby podnosił swoje kompetencje tutaj akurat wprowadzamy taki szczególny obowiązek żeby co 4 lata sędzia z wydziału karnego który może przesłuchiwać dzieci żeby no, właśnie przechodził takie specjalistyczne szkolenie bo to nie wystarczy raz do końca życia się nie nabywa tych umiejętności tylko trzeba je odnawiać Kolejna sprawa ważna, taka trzecia, myślę, że ze cztery zmian jest ponad 20, ale myślę, że nie mamy też czasu, żeby wszystkie omawiać, ale... A ja jeszcze wtrącę się, to są zmiany, czy część z tych rzeczy dopiero wprowadzamy? Czy to jest coś, co do tej pory w naszym systemie nie funkcjonowało? To jest różnie, no bo mm, oczywiście mamy w tym momencie pełnomocnika z urzędu, to, co wprowadzamy, to pełnomocnika z urzędu niezależnie od sytuacji majątkowej. Na przykład, w przypadku dzieci, które są krzywdzone, są pokrzywdzone przestępstwami na tle seksualnym. Więc to jest pewna modyfikacja tych obecnych instytucji i poszerzenie ich zakresu na, na te obszary, gdzie normalnie by to nie miało miejsca. No, szkolenia, oczywiście, są dla, dla sędziów, ale. Wiem, bo, bo też rozmawiamy i z sędziami, i z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, która prowadzi szkolenia również ustawiczne dla, dla sędziów, że jest ich za mało. W związku z tym będziemy, już rozmawiamy, przygotowujemy plan na przyszły rok, żeby żeby wszyscy sędziowie, którzy będą musieli się przeszkolić, rzeczywiście mieli te szkolenia dostępne. Kolejna zmiana jest też związana z tym co jest, mówię tutaj o przyjaznych pokojach przesłuchań, czyli tych miejscach, gdzie dzieci są przesłuchiwane tylko w obecności sędziego, bez togi, bez łańcucha, w normalnym ubraniu, można by powiedzieć w obecności psychologa. I w miejsc nie na sali rozpraw, prawda? Tylko w takim pokoju wyglądającym jak normalny pokój dziecka, gdzie, gdzie są spokojne kolory, gdzieś tam jakaś zabawka leży, prawda? Więc tylko w tej obecności to jest nagrywane. Oczywiście dziecko o tym wie, jest przygotowywane, ale teraz jest tak, że tylko dzieci do 15 roku życia, tylko w, w zakresie niektórych najpoważniejszych przestępstw muszą być przesłuchiwane właśnie w tych warunkach. My to poszerzamy do 18 roku życia. I rozszerzamy, tworzymy podstawę prawną wyraźną do tego, żeby sędzia miał obowiązek przesłuchiwać dziecko również pokrzywdzone innymi niż takie najcięższe typy przestępstw związane z przemocą czy przemocą seksualną, ale na przykład wypadek komunikacyjny. Mówiliśmy o wypadkach komunikacyjnych. One też związane są z traumą i dla dorosłych, o czym może czasami. Za rzadko się mówi, ale również, a może przede wszystkim z traumą dziecka. Więc dziecko, które było ofiarą wypadku komunikacyjnego, teraz jest świadkiem, zeznaje, też będzie przesłuchiwane w bezpiecznym pokoju, przesłuchań, jeżeli, jeżeli właśnie wymaga tego jego zdrowie psychiczne. I wprowadzamy jeszcze jedną zmianę, tak już na koniec. O tym można by długo mówić, ale na koniec związano właśnie z opuszczeniem zakładu karnego przez sprawcę, przez osadzonego, który został skazany. Teraz jest tak, że osoba pokrzywdzona często dowiaduje się, że ktoś został wypuszczony z zakładu karnego, jak on melduje się i staje przed jej drzwiami. Prawda? i przychodzi do jej domu. E, oczywiście można złożyć w obecnym stanie prawnym wniosek, żeby być poinformowanym, że dana że, że sprawca e, przestępstwa, którego ja jestem ofiarą, żeby jeżeli opuszcza zakład karny, to, to mam prawo do tego i obowiązek jest po stronie zakładu karnego, żeby poinformować, po to, żeby wiedzieć, żeby nie być zaskoczonym, żeby też skorzystać z pomocy właśnie Funduszu Sprawiedliwości, pomocy psychologicznej właśnie dla, dla osób pokrzywdzonych. Ona jest bardzo tutaj ważna. Natomiast te osoby często no, proszę się postawić w roli w. Pozycji takiej osoby pokrzywdzonej w trakcie procesu. Naprawdę myślimy wtedy zupełnie o innych rzeczach niż o tym, co się wydarzy za te pięć czy dziesięć lat. Potem też nie, nie, nie chcę wracać do tego, z pa, do tego z pamięcią. Teraz będzie odwrotnie. Teraz to będzie się działo z urzędu, chyba że oczywiście taka osoba wyraźnie powie, że nie, nie chce do tego wracać, nie interesuje ją to i, i, i tego nie chce. I, I to jest też taka zmiana, która. Niby jest drobna, ale w mojej ocenie, tak jak każda z tych 21 zmian, które proponujemy, fundamentalna, bo ona powoduje, że, że osoby pokrzywdzone przestępstwami, dzieci, ale, ale nie tylko, będą mogły czuć się bezpieczniej, pewniej, a standard, który proponujemy właśnie w tych zmianach, jest wynikiem analiz innych systemów prawnych, jak w innych systemach prawnych te, te, te instytucje. Funkcjonują standardów międzynarodowych, europejskich. W związku z tym mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że, że, że to, to są propozycje, które mają doprowadzić właśnie standard ochrony dzieci w procesie karnym na ten najwyższy światowy poziom. Myślę, że niezwykle potrzebna, szczególnie ta informacja, bo też wielu sprawców przemocy seksualnej to są członkowie rodzin. Tak. tak I tak, to, to oni wracają. Do tego domu, bo to jest ich dom, są tam zameldowani i to jest czas na to, żeby rodzina mogła zareagować, żeby się przygotować, żeby zrobić coś jeszcze na korzyść nieletnich, przede wszystkim, żeby mogli być chronieni. Bardzo dziękujemy za to spotkanie myślę, że dużo takich rzeczy powiedzieliśmy też praktycznych. Myślę, że jak ktoś nas słucha, to wyjaśniliśmy i kwestie ochotniczych straży pożarnych i, i powiedzieliśmy też o takich rzeczach, które medialnie są poruszane, które gdzieś tam budzą jakieś wątpliwości opinii publicznej. Panie Ministrze, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję, że poświęcił nam czas i nie możemy się doczekać następnego programu z Pana Udziałem. Bardzo dziękuję, do zobaczenia. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne spotkania w Instytucie Verba Veritatis.